Czy wiesz, jak jest zorganizowany samorząd terytorialny w Polsce? Podstawową jednostką samorządu jest gmina, która stanowi wspólnotę mieszkańców określonego obszaru. Cały kraj podzielony jest na gminy, które zarządzają lokalnymi sprawami i zaspokajają potrzeby swoich mieszkańców. Samorząd terytorialny ma co najmniej dwie warstwy: gminną i powiatową lub wojewódzką. Gmina zajmuje najważniejsze miejsce wśród tych jednostek, co odzwierciedla zasadę pomocniczości, bo zadania powinny być realizowane na najniższym możliwym poziomie władzy, aby być najbliżej obywateli. Inne jednostki samorządu, takie jak powiaty i województwa, zajmują się sprawami o większym zasięgu, które przekraczają możliwości pojedynczych gmin. Mimo to relacje pomiędzy różnymi szczeblami samorządu opierają się na współpracy, a nie na hierarchii. Chcesz znać konstytucję? Zasubskrybuj nasz kanał.